Hello, my good friends. How are you doing today? Hello, fine. Have a beautiful day. Yeah. This is my home. Nice. Yeah, for now. But in about a month's time, I'll be able to get my own spot. So this is my bathroom. This is where I shower. That's where I sleep. And my brand new post office box. Okay. P.O. Box, Santa Monica. Can you take a picture? My name is Jojo Lopez, a.k.a. Alvin Ella Brazaldo. Have a beautiful day. Have a nice day. I takie tutaj życie w Manili. Jak widzicie, na załączonym obrazku czasami coś ciekawego pod hotelem można spotkać. Słuchajcie, mamy nowy dzień, ale pewnie widzicie to wszystko w jednym blogu, bo wczoraj mi się mało udało nagrać. I strasznie mam ochotę na tajskie żarcie, więc znalazłem jakąś restaurację. Idziemy przetestować tajskie jedzenie na Filipinach. Oby było tak dobre jak na Siargao jadłem Panang Kai. Red curry chicken. Ale musimy najpierw przejść przez tą wspaniałą ulicę. O, tam są pasy. Dobrze. Wszędzie gra muzyka, a nie chcę, żeby nie zdemontyzowali filmu, więc jesteśmy w restauracji za moimi plecami. Piwko z rana jak śmietana. Nie takie rano, bo mamy 13. Ale słuchajcie, jest moje Panang Kai, ale pork. I menu wygląda następująco. Co my tu mamy? Mamy tak. Panang Kai, red pork curry. 500. Wczoraj był ciężki dzień. I noc, swoją drogą, bo skończyliśmy koło 3:30 dopiero. Nie mogłem nagrywać, no bo nie wypadało tam po prostu. Dzisiaj się spotykamy jeszcze z kolejnymi znajomymi Polakami tutaj w Manili, ale też wieczorem i pewnie też będę mało nagrywał, ale postaram się opowiedzieć. No ogólnie, tak jak widzieliście te przebitki krótkie, no nie jest to na ładne, fajne miejsce, prawda? Ogólnie Manila nie jest fajnym miejscem. Tutaj jak ktoś przyjeżdża na wakacje, to proponuję nie spędzać tutaj dłużej niż 2 dni. Zobaczyć tam starówkę, te Intramuros to się nazywa. Można zobaczyć oceanarium, bo jest fajne naprawdę, tam akurat oceanarium polecam, bo byłem. I tyle, prawda? Tylko jak będziecie chcieli tylko te dwie rzeczy zobaczyć, to polecam wybrać sobie hotel gdzieś blisko Malatę, bo stamtąd to jest rzut beretem, nawet można się przejść na nogach wszędzie. Tutaj w Makati no jest trochę dalej, trzeba liczyć, że z taksówką z godzinę wam to może zająć, a jak będzie korek, to i więcej. Metro Manila ma chyba 27 milionów mieszkańców, 26, i to są, jest to kilka miast połączonych, więc wierzcie mi, to jest jeden gigantyczny korek tutaj. No dobra, czekamy na jedzenie i ocenimy smak. Słuchajcie, moje jedzonko przyszło, ma się tak. I oczywiście rajs jest dodatkowo płatny. Więc jak zamawiacie tutaj, to musicie pamiętać, żeby zamówić dodatkowo rajs. A to się nazywa Crying Tiger Street Kitchen. Więc sprawdzimy teraz, jak to smakuje. Słuchajcie. Dobra, pierwszy dział. Dobre, mało ostre. Jest papryczka, ale trzeba ją wcisnąć. Praktycznie w ogóle nie jest ostre. Papryczka sama w sobie tak średnio ostrawa. Dobre, ale z kurczakiem smakuje o wiele lepiej. Sprawdziłem tej restauracji dookoła i wszędzie mają albo bifa, albo porka. Więc wybrałem porka, ale ogólnie danie polecam. Jest tyle oleju, podejrzewam się wytrąca przy tym porku ten olej, jak widzicie. Ale nie można narzekać. Dobra, widzimy się później, ja muszę zjeść i zadzwonić do bazy. Słuchajcie, jesteśmy na Filipinach, ale tajskie jedzenie zaliczone. Teraz czas zaliczyć tajski masaż na Filipinach i ocenić. Ogólnie po jedzeniu całego tego dania
Panang Pork, mogę jednoznacznie powiedzieć, nie polecam. Na początku było dobre, ale potem to mięso jednak takie, trochę boję się o swój żołądek. Idziemy teraz na masaż. Mam nadzieję, że będzie jakaś masażystka dostępna. I zobaczymy, o, jak to wygląda. Na szczęście wszystko blisko. Jeszcze trzeba tylko przejść przez ulicę, prawda? Zipneje, dobra. Mało palą, prawda? Fajnie wyglądają. Salon tajskiego masażu. Thai Royal Spa. Tak wygląda. Blisko mojego hotelu. Mam nadzieję, że będą jakieś masażystki i się wymasujemy. Widzimy się po masażu. Thank you very much. Sorry, thank you. You're welcome. Thank you. Have a nice day. Thank you. Gdzie właśnie skończyłem masaż. No i może zaczniemy od początku. Zamówiłem sobie masaż tajski. Całego ciała, stretching godzinny. Kosztował 399 peso, czyli jakieś 35 zł. Jak ostatnim razem byłem w Tajlandii, to ceny były podobne, ale to było 6 lat temu. Jeśli chodzi o pracowników, no to masują Filipinki, nie widziałem Tajek. Ogólnie wszystko poprawnie, prawda? Sam lokal dobry, można wziąć prysznic, myją nogi, prawda? Tak jak w Tajlandii. Sam masaż poprawny, używała kciuków, przedramion, łokci, kolan. Ilość technik zastosowanych była wystarczająca. No to nie był perfekcyjny masaż, ale jak na standardy filipińskie uznaję go za bardzo dobrego, zwłaszcza jakość do ceny, prawda? 400 peso to nie jest majątek, a możecie się przez godzinę zrelaksować. Minus z minusów, no trochę tam ciemno było strasznie. Herbatę podają tam gdzie się masowali, więc normalnie to się robi przy recepcji, prawda? Ale jestem zadowolony. Każdemu mogę polecić, jakby chciał przyjść na masaż. Jak zostawicie 1000 łapek, może 2000, to poddam się tym torturom i pójdę na kolejny masaż tajski. Albo jakiś inny, jakbyście chcieli, możecie zostawić w komentarzu. To złe połączenie, ale teraz idę na siłownię, bo później muszę tutaj popracować i mamy spotkanie wieczorem. Idziemy dzisiaj na nową siłownię, tym razem Search Fit. 7-11 downstairs, na dole, a na dole siłownia. Mam nadzieję, że mam w miarę fajny sprzęt, żeby potrenować. Ok, weszliśmy do środka. Pierwszy trening jest gratis. Słuchajcie, jesteśmy w szatni. Szatnia jest bardzo mała, ale nie trzeba mieć klucza, nie dają kluczyków, tylko macie takie na kody. Pierwszy trening gratis, więc fajnie. Ja się przebieram, kończę przebierać. Idziemy zobaczyć, jak wygląda siłownia. Słuchajcie, przerzuciłem się na kamerę Insta 360, to jest problem. Jesteśmy na basenie, wreszcie dotarłem. Będąc tutaj 24 godziny, tu mamy taki basenik. Tam za mną jest, jak to nazywają, Infinity Pool. I wszystko w cenie, a widok z tego wszystkiego macie taki. Trochę jest pod słońce. Czekajcie, wezmę sobie zapłę to. 36 piętro. Bardzo fajnie. I poza tym jeszcze macie tutaj basen pływacki 25-metrowy. Teraz pokażę. O, macie basen chyba ma 25 metrów, ale nie powiem wam na 100%. No,
fajnie to wygląda. Puściutki. Taki bym sobie w domu wybudował basen, powiem wam. Bym mógł gości zapraszać na zawody robić. Jeszcze tutaj mamy coś na zewnątrz, miejsce do opalania się. Chwilę tutaj nieładne, ale z tej strony bardzo ładnie. Jak ktoś chce się poopalać, to byle nie wpadać. Pod słońce trochę. A tu się buduje kolejna wieża. Ale nie wpadli na to, żeby wodę podgrzać. Zimna. Zimniejsza niż na polskich basenach. Na razie. Tak sobie myślałem, kto przyjeżdża na Filipiny, żeby się poopalać? W ogóle gdzie są miejsca poza plażą w takim mieście? Na dachu budynku. A widok mam taki. I proszę nie pluć z balkonów, ani nie rzucać petów. To jest stricte zakazane. Jak będziecie przychodzić tutaj na basen Gremarfy, jeśli zechcecie tutaj sobie wynająć jakiś pokój, to tutaj na piętrze, gdzie jest basen, macie przebieralnie, łazienki i możecie albo pójść z pokoju w szlafroku z ręcznikiem, bo tutaj nie dają ręczników, przynajmniej nie widziałem, albo po prostu przebrać się tutaj na basenie, nie ma z tym problemu. Palić nie można, ale chyba ajkosy tutaj na tym patio można używać. Nie wiem, nie widzę nigdzie zakazu. Ogólnie w częściach wspólnych w tym budynku nie można palić, ale ajkos to nie palenie, tylko podgrzewanie. Guys, we go today to Octopus. Sorry, nie wpuścili nas do Octopusa. Bo trzeba zapłacić 1300 peso. Trzeba zapłacić 1300 peso, a nie stać nas, żeby tyle zapłacić, a nie jesteśmy na liście. Witajcie! Ostatni raz z Gremarcy Residence, ponieważ zmieniam hotel. Tutaj w Manili się tak naprawdę, Manila żyje, Makati dokładnie, żyje tylko i wyłącznie w weekendy. Dzisiaj jest niedziela i znalazłem miejsce w Malate, to jest inny taki imprezowy region. Co ja mogę wam powiedzieć o Makati? Kurwa, język mi się plącze jak cholera, pewnie dlatego, że jestem niewyspany. No bo ciężka noc, sobota, wiesz, impreza się zaczyna i tak dalej. Są takie, tak naprawdę, dwie, trzy duże dyskoteki główne, czyli Octopus i Royal, gdzie całe życie się dzieje, ale dookoła tutaj macie dużo więcej, są filipińskie dyskoteki. Wczoraj byłem w bardzo dużym szoku. Wiadomo, troszeczkę bardziej niebezpiecznie, bo w większości Filipińczycy tam są, ale kolejka do wejścia do dyskoteki to jest na 50 osób, a czasami na więcej. Prawda jest taka, jak chcecie tutaj przyjechać, poimprezować, no to głównie piątek i sobota. W tygodniu tutaj się nic nie dzieje. Więc fajne miejsce, drogie w ha. Po tej najbardziej znanej chorobie jest bardzo, bardzo drogo. Ogólnie Manila teraz jest droga, nie polecam nikomu. Filipiny są drogie, no w ogóle wszędzie jest drogo. Jakieś tam urywki zrobiłem, dużo tego nie nagrałem. Wiecie, no, ludzie nie chcą, żeby ich nagrywać, zwłaszcza w takim miejscu jak Burgos w Makati. A kolejne, dzisiaj jedziemy do Malate i będziemy, pokażę wam troszeczkę Malate, jak się mi uda. Ale też znowu z telefonu będę nagrywał, bo z kamerą chodzić, no to jest tak nie na miejscu w tych. A w ogóle muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o takie męskie zabawy, no to ceny w strip clubach, ceny w strip clubach są straszne. Od 3900 peso
do 7700 peso nawet w Nyonie za bar fine. Dziewczyny tam mówią, że short time it's 5000 peso. Oczywiście to jest nieprawda, ale tak mówią i taka stawka jest na start, w zależności jak się dogadasz. Więc to jest bardzo, bardzo drogo i nikomu nie polecam. I w ogóle uważam, że to jest sprzedawanie ludzi. Te dziewczyny są z prowincji, nie zarobiły, nie zarabiają i lepiej pójść do dyskoteki normalnie sobie potańczyć, pobawić się, niż iść do strip clubu i płacić za dziewczynę. Ale to takie moje prywatne opinie i mam nadzieję, że wasza też będzie taka opinia. Ja się zbieram, bo zaraz mam checkout i jedziemy taksówką do Malate. To jest fajne, Manila Bay. Mam też w Airbnb, wynająłem za 120 zł pokój, mieszkanie tak naprawdę. Blisko zoo, blisko całego tego życia imprezowego w Malate. I Malate ogólnie, jeśli przyjeżdżacie na 2 dni, moim zdaniem jest najlepszym wyborem. Dlaczego? Dlatego, że macie wszystkie atrakcje, które można zobaczyć, normalne atrakcje oczywiście, można zobaczyć, są tam, czyli Intramurus, zoo i podwodne zoo, jak tam to się nazywa. No dobra, mniejsza z tym. Sizu, o! Główne atrakcje tak naprawdę. A do Makati możecie sobie przyjechać, jeśli jest weekend. Dobra, widzimy się już w Malate.